Cześć, znajdujemy się na tyłach Stadionu Olimpijskiego, tego już głównego obiektu Stadionu Olimpijskiego. Został on wybudowany w latach 30., jeszcze kiedy Wrocław należał do Niemiec. Nie, przepraszam, w latach 20., a w latach 30. był jeszcze remontowany. Zresztą kilka dużych remontów przetrwał. Największy, taki ostatni remont, chyba rok czy dwa lata temu. Nie, musi być dwa lata temu, bo w zeszłym roku odbywały się tutaj World Games, czyli takie największe na świecie zawody sportów nieolimpijskich. Jak widzicie, jest to dość duży obiekt. Taki dość szeroki. Ja siedzę akurat pod taką też dość wysoką wieżą zegarową. Mam nadzieję, że ją tutaj dobrze widać. Najczęściej są tutaj rozgrywane imprezy żużlowe lokalnego klubu Betard Sparta Wrocław, ale od jakiegoś czasu również zawody futbolu amerykańskiego, już gra tutaj drużyna Panthers Wrocław. Jest to całkiem spory obiekt, na którym rozgrywano w historii wiele ważnych meczy żużlowych, między innymi Mistrzostwa Świata. Natomiast wbrew nazwie nigdy tutaj nie miała miejsca. Nie miała miejsca żadna olimpiada. No chyba, że tą World Games, które jest czasem nazywane właśnie olimpiadą sportów nieolimpijskich, bo mogliśmy tak nazwać, ale właśnie żadne zawody o randze olimpijskiej nigdy się tutaj nie odbyły. Przechodzimy do zadanek. W tej pozycji drużyna lasu dysponuje tylko kurczakiem i lwem. Przepraszam, kurczakiem i żyrafą, ale ze względu na to, że lew przeciwnika jest na ostatniej linii, a nasz lew jest na linii w środku, dzięki czemu pokrywa te trzy pola, możemy w łatwy sposób dać mata. W ogóle zauważcie, to jest bardzo istotne, że właśnie to, że lew pokrywa bardzo dużo pól naokoło siebie atakuje, dzięki czemu skutecznie wspiera inne figury. I tak naprawdę w tym momencie lew mógłby również być tutaj lub tutaj, nie miałoby to żadnego znaczenia. Możemy zresztą zacząć od tej pozycji. Jest mat w trzech ruchach. Zapauzujcie, jeżeli chcecie sami rozwiązać. Najpierw zagrywamy żyrafą. Żyrafa sama odcina te dwa pola, także tutaj król, jedyny jego najważniejszy cel to jest to, żeby wspierać tą żyrafę. Także lew przeciwnika nie ma zbyt dużego pola do manewru, może uciec wyłącznie tu lub tu. Ale niezależnie od tego łapiemy go kurczakiem. Tak samo jeżeli ucieknie tutaj, łapiemy go kurczakiem. Drugi taki fajny przykład. Wykorzystamy trochę wiedzy z jeszcze poprzedniego filmiku. W tym wypadku król musi akurat być na środkowym polu. I jest to również mat w trzech ruchach. Możecie zapauzować, rozwiązać samemu. Pierwszy ruch musi być słoniem tutaj lub tutaj i odbieramy środkowe pole królowi i teraz niezależnie czy ucieknie tutaj, zagrywamy tutaj słonia i nie może uciec ani tutaj, bo pilnuje nasz lew, ani tutaj, bo tutaj nasz drugi słoń pilnuje. I tak samo gdyby po pierwszym szachu lew uciekł tutaj, tak samo matuje. W tym wypadku to jest istotne, że gdyby tak wyglądała pozycja, to nie mamy możliwości dania tego mata, gdyż po prostu lew przeciwnika tak będzie mat.
Trochę się pośpieszyłem, okej. W ten sposób, jeżeli tu ucieknie, to tutaj matujemy. Ale jeżeli zaczniemy tu, idziemy tu, ile przeciwnika ucieknie tutaj, to w ten sposób mata nie da. Jedyne, co możemy tak zrobić, to remis. Tutaj po prostu lew będzie uciekał na te dwa pola, a nasz słoń na tym. I jeszcze jedno stronko. Jest w sumie o tyle ciekawe, że jest to pozycja przeciwna do tej, którą mieliśmy przed momentem, bo to my mamy dwie żyrafy i dwa kurczaki, a przeciwnik ma dwa słonie. Że tak jak pokazywałem, w momencie, kiedy przeciwnik by zaczynał maty prostego mata, ale jeżeli my zaczynamy, to również mamy dość prostego do policzenia mata. To jest mat w 6 ruchach, jeżeli się nie mylę. Nie, musi być w 7. Musi być zawsze nieparzysta liczba ruchów, więc to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, w 7 ruchach. Możecie zapozować, rozwiązać sobie. Zaczynamy kurczakiem. Dlaczego kurczakiem? Przede wszystkim dlatego, że król blokuje te dwa pola. Także używanie żyrafy w tym momencie, która też blokuje te dwa pola, byłoby po prostu stratą silniejszej figury, bo król, nasz lew pełni to samo zadanie, blokuje te dwa pola, że możemy spokojnie zacząć kurczakiem. I teraz lew przeciwnika ma 5 pól, na które może uciec. W zasadzie to łącznie 3 możliwości, takie symetryczne. Jeżeli ucieknie tutaj, to mamy prostego mata. Tak jak w naszym pierwszym zadaniu, no tu możemy albo kurczakiem, albo żyrafą go złapać. Jeżeli lew ucieknie na bok, to tutaj również żyrafa na środek i tutaj albo kurczakiem, albo żyrafą, albo tak żyrafą. Najlepsze, co lew może zrobić w tym momencie, to uciec tutaj. Albo to oczywiście nie ma różnicy, to jest wszystko symetryczne. I tutaj musimy poświęcić jakąś figurę, aby doprowadzić do pozycji wykrywającej. Możemy, znaczy, bo w tym momencie po prostu nie mamy możliwości dać takiego szacha, figurą, której przeciwnik nie mógłby zbić. Na przykład gdybyśmy mieli słonia, moglibyśmy go tu zrzucić i przeciwnik nie mógłby go zbić, bo broni go kurczak, ale nie mamy w tej chwili takiej możliwości, dlatego musimy go trochę przyciągnąć do naszych pozostałych figur. Najprościej możemy to zrobić kurczakiem. Jeżeli lew ucieknie, to go w prosty sposób nakładamy. Jeżeli zbije kurczaka, to tutaj również mamy prostego mata. Ale równie dobrze możemy zacząć tutaj żyrafą i jeżeli ucieknie, to jest prosty mat. Jeżeli zbije żyrafę, to też mamy klasyczny prosty mat, żyrafa i kurczak. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Cześć. Dzisiaj nagram jeszcze jednak. Miałem już lecieć do domu, ale nagram jeszcze jeden filmik, bo sam się trochę zaskoczyłem. Za mną widzicie jeszcze ten stadion, o którym przed chwilą w poprzednim filmiku opowiadałem. Znajduje się na tak zwanych polach marsowych, które to pola
dzielą się na taką część boiskową. Tam są różne boiska, najczęściej tam trenują w piłkę nożną albo we frisbee. Oraz taką część, która najczęściej była wykorzystywana dla różnych koncertów. Taka ogromna polanka, która zawsze była ogrodzona, zamknięta szczelnie, a teraz nie wiem o co chodzi, ale tutaj część ogrodzenia zlikwidowano i najwyraźniej można tutaj teraz wchodzić, więc jest świetna, ogromna polanka, że doskonałe miejsce, aby rozłożyć się z lwem i jeszcze trochę potrenować. Na koniec takie krótkie, proste zadanko, które jest dość użyteczne, bo taka pozycja często zdarza się w partii, jest to symetryczna pozycja i wygrywa gracz, który w danym momencie jest na ruchu. Przy okazji tylko tak skojarzyłem, że na wszystkich filmikach słychać strzały. Tutaj na stadionie jest taka stara strzelnica, na której cały czas ludzie trenują. Także zdarza się, że jest dość głośno, ale nic tu się złego nie dzieje, o co się nie bójcie. Dobra, przechodząc do zadanka. Tak jak mówiłem, obie strony mogą dać mata w tym momencie. I zaczyna ten gracz, który... Znaczy wygrywa ten gracz, który zaczyna. Możecie zapauzować i spróbować rozwiązać samemu. A ja już Wam pokazuję, jakie jest prawidłowe rozwiązanie. Zaczynamy od zagrania słoniem. Z tego względu, że potrzebujemy, jako że lew jest oddalony od lwa przeciwnika, potrzebujemy jakiejś figury, która wzmocni nasze oddziaływanie na tej drugiej linii, na której jest lew i której przeciwnik nie będzie mógł zbić. Tak tylko mogę przy okazji powiedzieć, że gdybyśmy zaczęli w ten sposób, to tutaj lew może nam uciec. Gdybyśmy tak zaczęli, lew tu ucieknie. Możemy jeszcze w ten sposób zagrać i w następnym ruchu grozimy tutaj matem. Lub tutaj matem, ale nie wiem, możliwe, że tutaj przeciwnik może coś jeszcze wykombinować. No nie wiem, w każdym razie, jako że chodzi tutaj nam o forsownego mata, to zagranie tutaj żyrafą nie będzie dobre. Zaczynamy słoniem. Jeżeli przeciwnik ucieknie tutaj, to zagrywamy żyrafę lub nawet wystarczy kurczak. Król, tutaj ma te dwa pola odcięte, bo te dwie figury odcinają wszystkie te trzy pola. To pole jest odcięte przez lwa, to przez słonia. Także jedyne co potrzebujemy, to zagrać tutaj lub tutaj żyrafą. To jest bardzo proste. Jeżeli przeciwnik zagra tutaj, to mamy bardzo prosty motyw, który już się dzisiaj kilka razy powtarzał, czyli żyrafa i kurczak. Tak samo jeżeli ucieknie tutaj, to kurczak. Najlepszą odpowiedzią przeciwnika jest zagranie tutaj. Natomiast dalej będzie to mat z tego względu, że zagrywamy żyrafą. Zmuszamy króla do odejścia na środek. I tu wracamy do pozycji podstawowej. I gdziekolwiek król ucieknie, dajemy prostego mata. Dobra, to już naprawdę na dzisiaj wszystko. Dzięki wielkie, do zobaczenia.